Polskie firmy, jeśli chodzi o eksport zagraniczny, radzą sobie coraz lepiej, co zresztą widać po wszelkiego rodzaju statystykach. Za pierwsze 4 miesiące obecnego roku, czyli 2017, mamy dodatnie saldo obrotów ponad 750 milionów euro. Tak więc więcej eksportujemy niż importujemy. Oczywiście dominują w tym eksporcie, jeśli chodzi o udział firmy duże. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa nadrabiają. Małe firmy przede wszystkim obawiają się, że kontrakt, który podpisały, nie zostanie zrealizowany w taki sposób, jak jest jego treść, czyli nie otrzymają pieniędzy w terminie, a być może nie otrzymają ich w ogóle. Według statystyk blisko 80% problemów z kontraktami eksportowymi rodzi się z tego, że nie znamy realnej sytuacji finansowej naszego kontrahenta. Produkt wspierający eksport, polisa na świat, stworzona przez KUKE. My jesteśmy pierwszym bankiem, który ją wdraża w życie. Jest ona odpowiedzią na to, że polskie firmy wychodzą śmiało na świat ze swoimi towarami i usługami i każda z nich do tej pory zawierała transakcje, ponosiła ryzyko. W związku z tym to ryzyko w tej chwili będzie minimalizowane. Jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, w tym przypadku ubezpieczenie zwraca koszt poniesiony takiej transakcji i identycznie jeśli chodzi o opóźnienia w płatnościach. Małe i średnie przedsiębiorstwa to już ponad 50% PKB. Dodatkowo te przedsiębiorstwa zatrudniają najwięcej osób, tak więc jeśli ich rozwój następuje zarówno wewnątrz kraju, jak i później na zewnątrz, wiadome jest to, że przekłada się to automatycznie zarówno na zatrudnienie, jak i potencjalnie osiągane wyniki, płacone podatki, co przekłada się bezpośrednio na wzrost PKB Polski.